Roztomili ludkowie Sumy we Pszczynie przy ulicy Cieszyńskiej. No, trochę my zboczyli z tej drogi, ale tutaj jest las, który należy do Parku Pszczyńskiego. Zaczynamy wyprawę. 13 lipca 2014 roku. Słuchajcie, Roztomili, jechał Lech tu i że znoszą takie fajne ogłoszenie napisane na Szungotku. Zaproszymy Was na festyn górnośląski w Łódź. Ja, Hannes Higurum. A jeśli już gadamy o górach, to wiecie, co to jest za góra. Nie może być żadno inne. Wysochora. Radostowice. No taki tu mamy oto piękne lasy kobiórskie. Z Radostowic, Kasi na Łożesza albo na Łaziska jadymy. Nie wiem dokładnie, bo teraz już stracił orientację. Mam kompas, co prawda, ale się tu nie stracę. Matka Bosko. Na trasie, Różaniec. No, fajnie. Dzisiaj jest niedziela. To, no 13 lipca, ale to 13 to jakieś takie głupie przesądy są. Jeszcze raz, Matka Bosko. Pięknie tu jest, pięknie, trochę polowo. Ostatnie podtopienia były jakieś tam we Pszczynie, jakieś wichury, strumy powaliło, ale dobre jest, tu nie ma żadnych śladów, bo wichura, strumy stoją, także jest dobrze. I mamy krzyż na trasie. Na rozstaju dróg. Droga pożarowa 37. Kasi w Gardawicach. Dzielnica Łożesz. Chłodnie kominowe z Łazisk. Słuchajcie, Roztomili, Rzech jest w Orzeszu, tam się jedzie na Jaśkowice, tam jest ten radar meteorologiczny Ramża i skrzyżowanie torów kiedyś było takie pod kątem prostym, to w drodze powrotnej, dlatego że jademy teraz na Chudów. No tu w tym miejscu Rzech był w zeszłym roku z Michałem, on tu GPS-a wtedy załączał, nie wiedzieliśmy jak jechać. A my jesteśmy na granicy Orzesza i Orlądowic.
Z Mikołowa na Chudów jademy. O, tamte okolice Ruda Śląsko. Kopalnia, może i Halimbo. To już tamte rejony kaj Gliwice. Knurów tamte okolice. To już zamek Chudów, XVI wiek. No już pomału wyjeżdżamy z Chudowa. Dużo tej gadziny tu je. Ludzi. Zamek, no jak zamek. Ostatnio my go zwiedzali. Dzisiaj my odpuścili. Pojedrze chce trochę. Pięknie je. Bez komentarza. Rzeka Kłodnica. Roztomili sumę w Rudzie Śląskim, w Wielszowicach. Taki oto, tutaj za tymi krzokami widać fińskie domki. Tak całe osiedli. Tego miejsca chyba nie trzeba przedstawiać. Piekary Śląskie. Historyczny wyczyn. ...81 km Chałupy. Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej. No tu gdzieś w tych okolicach zawsze siedzimy 25 maja, właściwie nie 25 maja, bo to jest ostatnia niedziela maja. Zawsze jest pielgrzymka wszystkich chłopów ze Śląska i nie tylko do Piekor. Zaproszamy. Jeżdżą też rowerzyści z Czechowic. W ogóle tutaj na pielgrzymki bardzo dużo jeździ rowerzystów. Te pielgrzymki zaczynają przypominać prawdziwy zlot rowerowy. Na Kalwarii Piekarskiej. Słuchajcie, troszeczkę krótko tutaj, bo to było nieplanowane w ogóle. Ale do Chałupy mamy 81 km. Tak więc jest szansa, że dziś opadnie nowy rekord. 163 km to jest mój rekord. No. Jest szansa, że padnie. Nowy. Długo my tu jechali z Bytomia, tam my błądzili, jeszcze my na trasie mieli wypadek. Znaczy się nie my, no jakieś auta tam, jeszcze bany jeździły też. Ale w końcu dotarli my z Chudowa do Piekor. A teraz trzeba się brać do Chałupy. Oj, będzie ciężko.
A to już Bytom, czyli dawny niemiecki Oldreich. I taki oto familoki tu są. Szumbierki Bytom. A niektóre graffiti nawet potrafią być ładne. Bana. No słuchajcie, Ruda Śląsko-Halymba. Jak widać, bez mapów się nie obeszło. Tak my trafili do Piekor. Mapa województwa śląskiego. I odwójka. Stara mapa, nie ma autostrady, ale dobro, do rowerzystów, bo przecież rowerzyści po autostradach nie mogą jeździć. Słuchajcie, roztomili Ruda Śląsko-Halymba, autostrada A4. Podziwiajcie się, wiela tu je kopalni koło nich. To tak kwoli przypomnienia niektórym ludziom z okolic Brzeszcz i Czechowic-Dziewic. Tutaj ma powstać ekspresówka Bielsko-Biała-Mysłowice, która jest problemem dla kopalń. Oczywiście bzdura na bzdurze, bo jak widzicie, tutaj są kopalnie i są autostrady. Tu jest autostrada A4, a kawałek dalej jest węzeł Sośnica i jest autostrada A1. Mało tego, węzeł jest także koło kopalni Sośnica. Więc obudźcie się dosłownie i zastanówcie, co robicie. Ktoś komuś chyba w łapę daje. Słuchajcie, roztomili miejsce, które przeszło do historii. Już o tym godą, jak my jechali do Piekor. Mianowicie w tym miejscu, pod kątem prostym, krzyżowały się kiedyś linie kolejowe. Na Żory i na Rybnik. Ta jest czynna jeszcze. No a tamto już raczej pociąg nie pojedzie, nie? Taka oto ciekawostka. To było jedyne takie miejsce chyba w Europie, kaj pod kątem prostym krzyżowały się te linie kolejowe. Tu jeszcze widać trochę wajzy. No, jest urżnięte, bo tu jest załotane na drodze. A tam jakiś kamień jest. No, na granicę Prus i Austrii mi to nie pasuje. Czy jakiś kolejowy posterunek był jeszcze? No pewnie pilnowali tego rozgałęzienia. Słupy jeszcze zostały. Szyny jeszcze ja, ale już pewnie rozkradnę za niedługo. Tak to wygląda. Słuchajcie, jest 21. Na finał mundialu raczej nie zdążę. No to trzeba się gipko śpiechać do chałupy, bo przed północą muszę w końcu być, nie? Wypadałoby. Zaś tu macie wspomnianą ramrzę. Radar meteorologiczny. Na wzgórzu ramrza to już jest chyba Knurów. Słuchajcie, roztomili. Są my już w Krzyżowicach. No trochę jest problem z ostrością. Słuchajcie, Niemcy, Argentyna 0-0 jak na razie. Mecz trwał, finał mundialu.